To zdecydowanie najsmaczniejsza impreza w mieście. Do Redutów zjechały się food trucki po raz drugi. Po raz drugi w Redutowach mamy zlot food trucków. Po raz pierwszy połączony był z Targiem Staroci. Food trucki to taka impreza, która po jesiennej pierwszej cieszy się dość dużą popularnością. Wozy z jedzeniem z całej Polski przez dwa dni serwowały dania tuż przy Redutowskim Centrum Kultury. Pierożki chińskie serwujemy, azjatyckie, wszelkiego rodzaju, wegańskie, wegetariańskie, mięsne, jakie tylko sobie każdy gość zażyczy. Co dobrego u nas? U nas frytki belgijskie można zjeść. To jest specjalny rodzaj ziemniaka. To są frytki, które są dwa razy poddawane obróbce technicznej. W środku są mięciutkie, na zewnątrz chrupiące. No, na pysznego burgera. Warto czekać. Numer 79, ale czekamy. Człowiek chciałby spróbować wszystkiego. No niestety, no, trzeba ograniczyć, bo i żołądek nie taki duży. Zlot food trucków to dobre jedzenie, ale także świetna zabawa. Zlot food trucków łączył tradycję z nowoczesnością. Przypadł wyjątkową noc, noc świętojańską. W Redutowach bardzo wiele dzieje się związanego z dawną tradycją i naszą narodową, i śląską, regionalną. I dzisiaj też staramy się połączyć jedno z drugim. Ważne były wianki, ważne były ognie, wspólna zabawa i generalnie powinno to być święto radości, miłości, integracji, jakbyśmy dziś powiedzieli. Możemy robić z różnych kwiatów. Mogą być właśnie margaretki, zazwyczaj drobne kwiatuszki. Wianki cieszyły się największą popularnością. Pięknie uplecione zdobiły głowy pań i panien. Zazwyczaj piłka jest jedna, a bramki są dwie. Tym razem piłek i bramek było zdecydowanie więcej. Grupa około 400 przedszkolaków miała na stadionie w Redutowach szereg atrakcji. Odbył się tutaj Dzień Sportu dla Przedszkolaków z Redutów, zorganizowany w tym miejscu po raz pierwszy. To całe boisko, które tu widzimy za mną, jest podzielone na 6 takich małych boisk i na każdym innym boisku każdy trener przeprowadza różne zajęcia rozruchowo-koordynacyjne i dzieci się bawią. Między pachołkami bieganie, ściganie się z piłkami, no, meczce na dwie bramki, dmuchańce. Wszystko zorganizowane przy ścisłej współpracy z Górnikiem Zabrze, a ta trwa od lat. Impreza wpisuje się w sportową politykę Górnika, który chce, by młodzież z regionu miała szansę zagrać kiedyś w ekstraklasie. Tworzymy narybek już od najmłodszych lat, bo my szkolimy w Redutowach piłkarskie przedszkole. Mamy projekt od 4 do 6 lat. Pierwsze dwa lata prowadzimy jako Akademia Górnika Zabrze ma pod sobą tych młodych adeptów i później przekazujemy całe gotowe roczniki do Naprzodu. I ta współpraca wygląda naprawdę perfekcyjnie tutaj z Naprzodem. Tylko się cieszyć, że klub jest tak otwarty na nas, a my jesteśmy otwarci na ten klub. Dzieci są przeszczęśliwe i dla nich to jest jak igrzyska olimpijskie. Żeby zaszczepić tym najmłodszym. I jak oni rozpoczną jako dziecko, przedszkolaczek, to będzie grał do starości. W piłkę lub inne sporty. Chcemy pokazać, że w zdrowym ciele zdrowy duch i chcemy zaszczepić w tych młodych przedszkolakach chęć w ogóle dbania o siebie, uprawiania jakiegoś sportu. Jeżeli to będzie piłka nożna, będzie super. Natomiast jeżeli to będzie lekkoatletyka, judo, kolarstwo, to też będziemy szczęśliwi. Organizatorzy liczą, że impreza będzie się odbywała cyklicznie. Przedszkolaki też. Siedemdziesiąt lat temu w Redutowach powstało Państwowe Ognisko Plastyczne. To jedna z najstarszych tego typu instytucji działających nieprzerwanie w regionie. To ognisko to właśnie tak łączy powiat wodzisławski i Redutowy, bo jest to nasza wspólna placówka. No, jesteśmy bardzo dumni, szczególnie z tego, że tak dużo absolwentów potem idzie na ASP. Uczniowie i absolwenci ogniska licznie pojawili się na uroczystościach związanych z jubileuszem placówki. Ta zmieniła się na przestrzeni lat. Zupełnie coś innego. Ja patrzę na tym, bo ja kiedyś malowałam na szkle, na porcelanie i widzę, to nie było to, co myśmy robili. 1971. No, przez 3 lata jak tu uczyńcą, jakże był pan Konarzewski. Kanciap taki graficzny to był jedna czwarta u śliwki, nie? U śliwki, jedna czwarta tego. No.
Uczniowie tworzą w pracowniach rysunkowo-malarskich, w pracowniach rzeźby, grafiki, ogólnoplastycznych i emali artystycznej. Uczymy inności spojrzenia na życie, tak bym to powiedział, poprzez sztukę. To jest jakby chyba najważniejsze i myślę, że może tak możemy to spuentować. W ciągu ostatnich 70 lat mury ogniska opuścili dzisiejsi konserwatorzy zabytków, plastycy, architekci czy projektanci. No nie wyobrażam sobie redutów bez tego ogniska. Cieszę się, że nadal to ognisko dobrze się ma i że się rozwija. A chyba najlepszym gwarantem tego jest ta młodzież, która się z tego ogniska wywodzi i te sławne nazwiska, które nasze redutowy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie rozsławiają. Mamy bardzo dużą listę, nawet nie potrafię wymienić, ale za mojej kadencji, ja tu jestem od 2004 roku, to co najmniej 3 osoby z roku zawsze dostawały się na SP. Jubileuszowi towarzyszył wernisaż wystawy Praca absolwentów i uczniów ogniska. Prace powstawały na przestrzeni ostatnich 7 dekad. Dzieci mają swoje obowiązki, ale i prawa. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 o jednych i drugich mogli porozmawiać z rzecznikiem praw dziecka. Mikołaj Pawlak odwiedził redutowy. Pierwszy raz w historii redutów odwiedza nas rzecznik praw dziecka. Jest to osoba, która stoi na straży ich praw. I właśnie to jest ważne dla dzieci, żeby zobaczyli, kto ich w Polsce tutaj chroni, kto jest ich przedstawicielem i do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Rozmowa z dziećmi, bo zawsze to jest rozmowa, jest o wiele trudniejsza niż dyskusja nawet w parlamencie, w Sejmie. To prawa dziecka, nad tym pracujemy. To jest w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, więc nauczyciele ten temat poruszają na lekcjach wychowawczych, na różnych działaniach. Dla placówki w Redutowach odwiedziny rzecznika to spore wyróżnienie. Przyjechałem się do Redutów, ponieważ jeżdżę po Polsce, odwiedzam uczniów. Takie jest moje zadanie, słuchać również ich, przede wszystkim dzieci. To jest wyjątkowy zaszczyt dla naszej szkoły, ale przede wszystkim ważne dla uczniów, bo będą poruszane najważniejsze kwestie wychowawcze. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele szkoły podstawowej nr 1 w Redutowach spotkanie z rzecznikiem praw dziecka zapamiętają na długo.